Biegnij, biegnij chłopie, bo się rusza jak Polska na euro. Panowie, kurwa, fajne dupeczki, znaczy najlepsza strona do wymiany skinów. Zapraszamy, buduj jak twój stary w siedemdziesiątym czwartym. A twój stary w 2024 czwartym wymienia skiny na Pirate of czyli najlepszej stronie do wymiany i sprzedaży skinów na krypto. Znajdziesz tu dużo konkursów i wszystkie skutki, o jakich marzył twój pradziadek. A z kodem żaba YouTube macie 35% bonusu do doładowania oraz możliwość wykorzystania maksymalnie do 30 dolarów bonusu podczas trzech transakcji. Halo, halo, siemaneczku mordy! Z tej strony żałuj na Was na kolejnym odcinku z Case Huga na moim kanale. Dawno nie było Case Huga. Łapka, komentarzik, subik na kanale, oglądajcie filmiki do końca, dobijajcie elegancko watch time p 250 Piękny czerwony skinek z dwoma nalepkami. Dokładnie to mistrz Golenia. Ja jestem mistrzem Golenia, słucham, wzajemnie się umiem zajebiście zaraz zrobić. Jak ja, barber gościu! I widzę czerwień, czyli idealnie po raz kolejny. Kolorystycznie dopasowane naklejki. Track Driver 766 dał nam tego skina. Kierowca jakiejś ciężarówki. Przypominam, że na case Hagu macie Giveawaya z kodem Jabaluti Możecie wygrać sobie 5 takich skinków: jest to tutaj MK, taka, taka MK, taki Hyperbiścic, taka MK, taki Digielek i taki Trajter. Tutaj kodzik Żaba YouTube i Nitro V1. Już tylko kolejny konkurs. Link macie w opisie. Przypominam również o codziennym otwieraniu darmowych skrzyneczek daily, tak zwanych dziennych. Warto je otwierać, bo zawsze Wam coś padnie, skrzyneczki Wam się zbierają, 6 cencików zawsze na plusik. No i też również przypominam o cashbacku, każde 100 wydanych dolarów to 1 dolarek, czyli 1%, na przykładzie jest to najłatwiej powiedzieć i jest jak jest. Dzisiaj sobie lecimy od 22 dolarów centów, taka kwota dość nierówna, ale z racji, że na jest hugu jest tutaj dużo scenariuszek takich przy między tym, takich z końcówką centów, to myślę, że to spoko challenge'ik, macie tego konku konkursika, tutaj Royal giveaway, taki giveaway ten, ten eventowy i taki szybki giveaway na Printstream'a, usp -ka. nie wiem czy jak będzie oglądać to on już czy będzie, dobra, lecimy sobie z tematem, lecimy bitewki. No oczywiście mamy tutaj kilka trybików, mamy za 250 bitkę share, mamy wolnego slota, ale ktoś tutaj szybko dołączył. Także tworzymy bitewkę, zobaczymy co z tego wyniknie. Myślę, że na początek zrobilibyśmy sobie klasyczną solwą bitewkę na czterech w underdogu. I bez trybu boru. Trybu boru raczej stosować. Nie będziemy zagramy sobie solo, w ogóle mamy tutaj spółki sezon. Nowe te strzyneczki, które może sobie gdzieś tam rozegramy. Ja zagrajmy sobie, rozegrajmy sobie na tych nowych. testujemy tutaj większą liczbę strzyneczek, tych tańszych. Zobaczymy, co z tego wyniknie. 24,50. Troszkę przebiliśmy. 22 dolki, ale możemy zrobić to w ten sposób, że tu ujmiemy, tu dwa razy, trzy razy dodamy i mamy idealnie to. Skrojone. Dobra, lecimy sobie na cztery graczy, tryb underdog i próbujemy, co z tego wyjdzie. Dodajemy losowe bociki, kręcimy śmigłem. bołem wam tak, kupiłem sobie Sprite 0 bardzo lubię Sprite 0 jest on yy, dość drogi. Nawet jak się na plące go kupuje, ogólnie nie kupiłem na plące tam 4 z hakiem za litr, gdzie normalnie kosztuje 6,30 x 6,50 za litr. Ale sobie kupiłem, mówię, gdy pić się chce. Yy, Piszcie, jak we żniwach w legendarnym intrze. Muszę te intra zmienić. W ogóle miałem podliczyć, wiem, zawiodłem. Przyznaję się do tego, widzowie, zawiodłem. Yy, nie podliczyłem spraw, tutaj, co do wpłat o konkurs. W ogóle macie konkurs, za to miałem powiedzieć. Na kaczyka yy, tego, tego i na kostkę w opisie macie info, nie podliczyłem. wyników konkursów, zrobiłem, rozmawałem ludzi, więc piszcie, odzywajcie się. Kilka osób czeka. Ja jeszcze poczekam troszkę około 23-24 wszystkie skiny już się no bo wolę po prostu robić to hurtowo, bo kiedyś robiłem tak coś, takiego, że wysłałem jedną osobę później na przykład drugiej, później jedna czekała 3 dni, więc po prostu czekam na przykład do końca dnia, ilość osób się zgłosi, widzę aktualnie cztery osoby 5, 5 albo 4, chociaż nie 4, bo ta jedna osoba to raczej nie pisze na konkursu, bo to pisze yy, znana mi osoba, z którą tematy kryptowalutowe. Pozdrawiam Cię Kubik, serdecznie. Yy, dobra, lecimy z tematem. I co, mam 8 dolków, tymczasem Buffy i poker grają dość wyrównanie. Nam niestety te skinki lecą zbyt dobre. Pula wygląda całkiem ciekawie i okazale. Niestety, chociaż tutaj Buffy dobrze trafił, no i został jeszcze poker. Czy Pokerowi coś pyknie? Pyknął mu Skin, lepszy od nas, więc jest szansa, jest tylko 60 centów na ostatnią skrzynkę. Niestety nasz Galilek jest lepszy. Nie! I my to wygrywamy! Ależ końcóweczka, co za akcja? Czy to jest akcja? Tak to jest tarcja, tak to jest Iniesta, tak to jest barsa, tak to jest ten cud, legendarny okrzyk Iniesta, zakończył karierę mój ulubiony piłkarz, masakra, jaka to była piękna kariera. Sierżna Tak samo jak Buddy, kariera się zakończyła. O tym sobie gadaliśmy w poprzednim filmie. Przypominam, na case Hagu tych pytanek nie ma w sobie jedynie Kropki, hashtagi, a teraz są to kropki. Dałem tę samą bitwę, ale nie robimy tej samej bitwy. To sobie wyłączymy. Ładną kwotę nam się udało wbić. No i co? Dzisiaj takie dowiza do nagrywek. No to będzie. Kropka, kropka, już Wam mówię, to nazwa eventu. Kropka Spuki. Spuki, ale Spuki nie po angielsku, tylko Spuki. Spółki, możecie przez uotwarte, zamknięte jak wolicie, nie? Dobra, my sobie na eventówkach pociśniemy w ogóle tak. Weźmy sobie te bone crashery, były całkiem przyjemne. za 4 dwa shadow slayery, jeden taki, jeden taki. Zostaje nam jeszcze sześć. Tutaj tak, dobra, wiem. Bo tu w ogóle jest fajnie, bo one się potem sumują. Już nie trzeba ich przestawiać. Teraz możemy sobie dać na przykład. Tak patrzę, 2,50. Nie, dobra, musimy to zrobić inaczej, czyli ująć to. I dać dwie te, tak? Dobrze mówię, nie jeszcze inaczej musimy to zrobić, jakby ująć tutaj, Kurde, dobra, zrobimy to inaczej. Było tak 6, 2, 1. Dajemy tutaj dwie, tutaj 6, ale to za dużo, nie, cztery weźmy tutaj weźmy sobie 3, tutaj 1 i tutaj 2. I perfekto, ideolo Maciopelo, tym razem na trzech tryb klasyczny. I lecimy z tematem, zobaczymy, co z tego wyniknie. Na pewno, sobie coś też na dwóch rozegramy. Dak i samu również diamenciki otrzymaliśmy, które można w eventach wykorzystać. Także będę tutaj siadał elegancko po odcineczku, będę tutaj rozgarniał te rzeczy. W ogóle to zapowiada mi się kilkudniowy wyjazd, będzie to 3 albo 4 dniowy wyjazd. Ale nie martwcie się, na ten czas przygotuję wam odcinki na zapas. I też w tym czasie mnie nie będzie, więc tutaj na pewno dam info na Discordzie w ogłoszeniu, już po prostu nie ma mnie. Jak macie jakoś do mnie sprawkę, fajny na lecie, a więc jestem zadowolony, mam minimalną przewagę, to po prostu będziecie musieli poczekać. Remote control bardzo spoko, powiększamy przewagę już do 3 dolarów, bot i sam gdzieś tam wycofany lekko nas tutaj. Podgania, ale my jesteśmy na prowadzeniu cały czas, czekamy na jakieś dobre, dropiki, lepsze i samo trafia. Achromatica aberration, ależ mu poleciał skinek, niestety, będzie ciężko. Będzie ciężko, ale i nawet ci ta włóka, niestety, w stanie gorszym. Mamy 7 dolków straty. No pytanko, co tu się będzie teraz działo? Trzeba coś naprawdę fajnego trafiać, nie trafiamy i samą trafia do czego? Zobaczmy z pumpkina tutaj, tam jest kosa do trafienia. Oj, daczek odrabia, daczek odrabia, goni nas, będzie ciężko. No i ten pumpkin decider, 7 dolków do odrobienia. Szans raczej nie ma. Jest! Co jest? Czemu takie drogie? Juhu! Field tested box kosztuje 84 dolary. Co jest? Ja odstawiłem 20 dolków maksymalnie, że kosztuje ten skin, może około 10, 84 dolki, tymczasem mamy 181 dolarów, 88 centów, co oznacza, że w tym momencie po prostu zrobiliśmy kosę. Zrobiliśmy kosę, stworzyliśmy historię, chciałoby się powiedzieć, coś pięknego, unbelievable, aż sam sobie motkę kliknę, także kosa dzisiaj zrobiona. Jestem bardzo zadowolony. 181 dolków. Czy mamy tutaj sklepik? Mamy tutaj skin changer, ale ten skin changer da, działa w taki sposób. Czekajcie, wiecie, co zrobimy. Mieliśmy 181, czyli w teorii, gdybyśmy sobie zrobili tutaj 181, weźmy sobie mniej więcej, nie 181. Tak, bym zawiał tamte skiny, to bym tyle miał, tak? 181. Czyli zakładając, muszę wybrać 5 skinów, czyli muszę po prostu tego i tego, i mam 189, nie, to tego i tego, on 182, no dobra, 181 dolków, tam 170, 175 przykładowo. Mamy nożyki Gutknife, Autotronic, piękny nożyk, Star Trek Tiger Tów, no parę fajnych noży zrobić się. Udało, czyli challenge udany, ja jestem bardzo zadowolony, więc jest fajnie. 4000 giveawayów na stronie, wpadajcie również do mojego giveawaya. Dobra, to zrobimy sobie po prostu jeszcze tak, że może sobie otworzymy tak te nowe strzyneczki tutaj po prostu, tak to ten, 4000 diamentów otrzymy z buta oraz Expa bijamy sobie, w ogóle joker moda mamy, o mamy joker moda, tylko trochę za drogie tutaj. To może sobie byśmy wzięli jakąś tańszą strzyneczkę na joker modzie, byśmy sobie spróbowali, zobaczymy jak to nam na joker modzie pójdzie, sprawdź nowy tryb, zobaczymy. 27 dolków, i od razu otrzymujemy więcej expa. Ekspad... DIAMENTY, ja JESZCZE rękawice, CO JEST? 127 dolków, 5% szans było, można sobie weryfikację zrobić. Pięknie, no coś niesamowitego, 5x profit, od razu joker. Nam Sąż nie oddał, to muszę przyznać, dzisiejszy odcinek naprawdę piękny. Otwórzmy sobie jeszcze jednego huntera za 40 dolków, no nie gadajcie drugie rękawice. Mamy USP Neonorkę za 22 dolki, troszkę tutaj mniej. Otwórzmy jeszcze jedną szynkę, robię sobie diamenciki, zbieramy! Nie ma wąbki. Asimov, jest Zeus, Olympus a dolków 20. Nie jest wcale tak najgorzej. Na koniec otwórzmy sobie, a zaszalejmy, witchcraft 25 tysięcy, diamencików 108 dolków, jest kosa, nie ma kosy, jest bloodsporcik 134, to też jest spoko, wynik wam powiem, jest ciekawie. No i dobra, no to na koniec jeszcze bitewka. Na koniec bitewka, zrobimy sobie 2 na 2, bo bardzo lubię ten trybik, a dzisiaj go nie grałem, zespół 2 na 2 w trybie klasycznym, no i mieliśmy te 22,65, więc sobie to zrobimy. Tylko teraz mamy bestsellery, no to może z tych bestsellerów coś tutaj sklecimy, tylko tak patrzę, 15,25, byśmy sobie to w tak zrobili. No to praktycznie rzecz biorąc mamy, więc zróbmy sobie dwa razy klas gumi raz ten Dragon, no i mamy tam bez 80 centów. Próbujemy tą bitewkę stworzyć antyterroryści, aczkolwiek w trybie 2 na 2 to tutaj kokosów bym się nie spodziewał. Nope i samu la bomba. I buła, buła, buła i spuła. Wygrywamy pierwszą rundę. Fajnie, całkiem ciekawie. 8 dolków, aczkolwiek to powinny być dropy znacznie większe. Tutaj jest MK, która nam zrobi robotę Hyper Beast No i Tia Dragon. Co ta smocza herbata przyniesie? Przynosi dla rywali jakaczyki. dla nas kinki droższe. Wygrana jest, ale jest to zaledwie 3 dolki na plus. Odcinek bardzo fajny. Cieszę się bardzo, bo dużo zrobiliśmy dobrego. To było na tyle. Trzymajcie się. Do następnego Eluwa.